Dzień dobry, nazywam się Zielonka Witold, jestem pracownikiem Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić podstawowe funkcjonalności w e-Wniosku Plus. Dokładnie z jego wersją demonstracyjną prezentuję podstawowe funkcjonalności do wypełnienia wniosku w aplikacji e-Wniosek Plus. Na początku przedstawię Państwu, gdzie się zalogować, jakie pozyskać informacje przed wejściem do aplikacji i wypełnienia wniosku geoprzestrzennego w aplikacji e-Wniosek Plus. Najpierw należy wejść na stronę naszą agencyjną www.arim.gov.pl. Podstawowe informacje zawsze można znaleźć we wszystkich aktualnościach. Klikamy tutaj na tą formatkę. Później klikamy w tytuł wersja demo aplikacji e-Wniosek Plus uruchomiona, która została 12 lutego bieżącego roku. Jest to wersja demonstracyjna aplikacji e-Wniosek Plus i służy głównie, jak mówiłem wcześniej, użytkownikom do zapoznania się z podstawową ścieżką wypełniania wniosku o płatności w kampanii 2018. Oczywiście jest to wersja wcześniej udostępniona niż docelowa, która będzie 15 marca bieżącego roku. Celem udostępnienia wersji demo jest zapoznaj się z podstawowymi funkcjonalnościami, jak wcześniej mówiłem. I ona nie obejmuje wszystkich funkcji i będzie stopniowo uzupełniania do pełnej wersji aplikacji. Na tej stronie informacyjnej o uruchomieniu przed wejściem do wersji demo zalecam zapoznanie się z instrukcją użytkownika, jak się logować, jakie są podstawowe funkcjonalności. Tutaj poprzez kliknięcie odnośnika na tej stronie i mamy zaprezentowaną instrukcję, jak się logować, jakie są podstawowe funkcje kreatora i wypełnienia wniosku, jak wygląda e-Wniosek Plus, jakie płatności można o jakie płatności można się ubiegać w tym wypełniając swój wniosek. Oczywiście podstawowa funkcja rysowanie i deklaracje upraw na mapie. Na końcu jest podsumowanie i wysyłanie wniosku. Aby zalogować się do aplikacji e-Wniosek Plus Demo, mamy w kafelek taki logowanie się do wersji demo e-Wniosek Plus. Login hasło zostało przedstawione jako demo. Klikając w tą formatkę, pojawiło nam się okno logowania. Tutaj rolnik będzie mógł wpisać swój login. Loginem dla nowo nadawanych użytkowników będzie numer gospodarstwa i najpierw wygenerowane hasło, później zdefiniowane hasło przez rolnika przy jednym logowaniu, ale na potrzeby demo e-Wniosku Plus login i hasło brzmi demo. Teraz zaloguję się do tej aplikacji. Po zalogowaniu jest możliwość pobrania instrukcji. Akurat tutaj poprzez kliknięcie pobierz. Ale to jest odnośnik do wcześniejszej zaprezentowanej formatki. Także tutaj tylko w celach pokazowych tutaj wybieram. Teraz tak, w lewym
panelu mamy do wyboru cztery formatki, wnioski, LPIS, doradcy i pomoc. My głównie korzystamy z formatki, tutaj z zakładki wnioski. W tej zakładce mamy zaprezentowany nowy wniosek, tutaj wersje robocze, które możemy w każdej chwili zedytować, aż do momentu wysłania. Tutaj akurat ostatnia formatka wysłana, to już jest, wchodzą wnioski, które już są przez nas wypełnione, zaakceptowane i wysłane. Tu będzie możliwość też wydrukowania wniosku i wydrukowania potwierdzenia. Ale zacznijmy od wypełniania wniosku od początku. Jeszcze dodam tylko, że przez cały czas w tym kreatorze wniosku mamy podpowiedzi, co, jak należy po kolei robić. W e-wniosku plus na początku są wyświetlane dane z wyrysowanej geometrii przez pracowników biur powiatowych na podstawie wniosku deklaracji, z wniosku 2017 roku, które były wcześniej wyrysowane przez tych pracowników w danym biurze powiatowym. Teraz zacznijmy wypełnianie wniosku. Tak de facto tutaj przedstawienia funkcji, jakie są możliwe do wypełnienia tego wniosku. Na początku wybieramy nowy wniosek. Wybierz, pojawia nam się okno kreatora. Jest tu możliwość przeglądu danych, jakie zostały zaimportowane na podstawie wyrysowanej geometrii z 2017 roku, jak i późniejszej modyfikacji danej i podsumowaniu tego, co zrobiliśmy. W aplikacji demo zaprezentowany jest sztuczny producent, który już ma zdefiniowane działki. My tutaj możemy tylko jak gdyby zapoznać się z funkcjonalnościami, jakie są możliwości tej aplikacji, żeby w przypadku późniejszego składania w aplikacji docelowej już wiedzieć, co gdzie się znajduje. Na początku omówię pierwszą zakładkę wniosek. Tutaj mamy zaprezentowane zakładki, 7 zakładek. Pierwsza z nich to płatności. Tutaj po rozwinięciu tej zakładki prezentują nam się wszystkie płatności, o jakie rolnik może się ubiegać. Tutaj zaznaczone akurat w tym przykładzie są te płatności, które już są zapisane w wersji roboczej na podstawie dla tego beneficjenta. Tutaj można samodzielnie już zaznaczać na przykład płatności do buraków cukrowych i tutaj nam system już wskazuje, że do płatności produkcyjnych, czyli buraków cukrowych, należy też dołączyć umowę. Też to jest funkcja taka na plus, która pilnuje rolnika, jak gdyby w cudzysłowie, żeby dołączył tą umowę i nie było braku formalnego we wniosku, czyli jakaś eliminacja błędów, które tego dla tego rolnika, tak? Tu są też, można zadeklarować płatności dla zwierząt. Tutaj też można rozwinąć, można dodać zwierzę,
dodać wszystkie, które są dostępne w bazie ARIM, tudzież usunąć wszystkie. Można usunąć pojedyncze zwierzę. Oczywiście można zaznaczyć płatności rolno-środowiskowe, zalesieniowe, płatność związana do tytoniu, ONW. Wszystkie zakładki są tutaj zwinięte. Poprzez kliknięcie można je na bieżąco otwierać. Następna zakładka, działki referencyjne. Działki referencyjne tworzą się na podstawie wyrysowanych działek. Tu akurat to są zdefiniowane dla danego beneficjenta, takie jak miał w ubiegłym roku, ale oczywiście jeżeli dodamy na podstawie wyrysu jakąś uprawę, nową działkę, ona tutaj nam powinna wskoczyć. Tu mamy w działkach referencyjnych mamy zaprezentowane oznaczenie, czyli pełen teryt działki ewidencyjnej, maksymalny obszar kwalifikowany, czyli tak zwane MKO, do której może rolnik się ubiegać. Natomiast tutaj w prawej stronie ekranu widzimy hektar kwalifikowany, czyli to, co rolnik wyrysował na geometrii, na mapie i zadeklarował do płatności. Po rozwinięciu danej działki ewidencyjnej mamy wszystkie powierzchnie z bazy referencyjnej, do której możemy wnioskować o dane płatności. Również można z tej zakładki wyświetlić sobie wszystkie powierzchnie referencyjne dla tych działek zbiorczo, żeby mieć ogólny obraz, co się na tych działkach znajduje i co można zadeklarować. Następna zakładka to są działki rolne. Działki rolne, tutaj są prezentowane wyniki wyrysowywanych działek rolnych wraz z ich powierzchniami oraz powierzchniami, tutaj w tym przypadku ONW. Po rozwinięciu zakładki mapa mamy zaprezentowaną, wyrysowaną działkę rolną, którą uprawiamy wraz z jej powierzchnią, na jakiej działce się referencyjnej znajduje wraz z ich powierzchniami. To się tyczy również dla działek podrzędnych. Tutaj akurat mamy w tym przypadku płatność dla truskawki. Także to jest działka podrzędna do jednej tej płatności obszarowej. Następnie mamy zakładkę zazielenienie. Tutaj po rozwinięciu mamy podstawowe informacje, czy rolnik uczestniczy w systemie małych gospodarstw, czy jego sumaryczną powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, czy takie gospodarstwo jest zwolnione z dywersyfikacji, czy jest zwolnione z wymogów EFA. Tu mamy zaprezentowane podstawowe wyniki. Tutaj wyniki kontroli dywersyfikacji, procenty upraw głównych do dywersyfikacji. Następnie wyniki kontroli EFA, czy są spełnione wymogi EFA oraz powierzchnie tych gruntów, jaki procent te powierzchnie EFA zajmują. Powierzchnia gruntów niezgłoszonych są to takie grunty, które mogą być użytkowane przez rolnika, ale z jakichś powodów rolnik nie ubiega się o dopłaty bezpośrednio, a jest zobowiązany takie grunty wykazać. W przypadku gospodarstw powyżej 10 hektarów do sprawdzenia warunków dywersyfikacji czy EFA. Następnie mamy zakładkę
powierzch gruntów proekologicznych zgłoszonych do EFA. Tutaj są też prezentowane wyniki, i które to są działki, jaką powierzchnię zajmują, również na jakiej działce się znajduje. Tu w tym przykładzie akurat mamy EFA 1.1, są to grunty ugorowane. Ostatnia sekcja już w tej zakładce to są załączniki. Tutaj zaprezentowane są albo będą załączniki, które już zostały dodane, albo z tej pozycji też można dodać załącznik. Tak jak wcześniej zaznaczałem płatność cukrową, no to należałoby wybrać umowę do płatności cukrowej. Obecnie nie ma możliwości takiego dodania, ale już zaprezentowana lista, jak można tutaj i gdzie dodać taki załącznik. Kładka tutaj jest jak gdyby sercem e-wniosku, jest to mapa i tutaj są też zaprezentowane te działki, które były wyrysowane na podstawie wniosku z ubiegłego roku, z deklaracji. Tu w tym obszarze można działki edytować, uaktualniać i oczywiście przede wszystkim deklarować. Daną działkę można wyszukać po terycie pełnym. Tu akurat mamy zdefiniowane, także tutaj będzie taka możliwość w aplikacji docelowej. Na chwilę obecną tutaj nie mam przykładu, żeby Państwu tutaj wyszukać działkę. Następna zakładka, tak z takim buraczkiem jak gdyby, prezentuje nam konkretne uprawy wyrysowane. Tu na przykład można daną uprawę usunąć, zmodyfikować, ale przede wszystkim pozwala nam na zlokalizowanie szybkie i dopasowania okna wyrysowania dla danej uprawy, którą chcemy albo przejrzeć, albo zmodyfikować, zmienić gatunek rośliny uprawnej, która w prosty sposób nam tutaj i szybki przechodzi do docelowej działki, którą chcemy wypełniać. Następna zakładka to jest lista działek referencyjnych. Tutaj też, jeżeli chcemy poprzez konkretną działkę zobaczyć, co jest dla konkretnej działki ewidencyjnej, wtedy wybieramy tą opcję. Następna zakładka jest to zakładka kopiuj geometrię i tutaj aby użyć tej zakładki, najpierw musimy taką działkę mieć obrysowaną na żółto, która jest w naszym obiekcie zainteresowania, deklaracji. Tutaj była część działki z niewypełnioną rośliną uprawną i tutaj jak gdyby wybierając tą formatkę kopiuj geometrię wyrysowałem jak gdyby całą działkę dopasowując ją do maksymalnego obszaru kwalifikowalnego. Teraz mamy działkę, że to jest zadeklarowane, jednak mamy wyświetlony komunikat brak rośliny uprawnej i w tym momencie należy zdefiniować roślinę uprawną, klikając jeden raz lewym przyciskiem myszy. Zaznaczamy działkę w tryb edycji, ona wtedy jest w szarym kolorze,
Następnie jeszcze raz klikamy na tym szarym kolorze. Pojawia nam się formatka z wyborem rośliny uprawnej. Tutaj możemy wyszukać sobie naszą roślinę uprawną i tutaj na przykład zadeklarować. Można też wpisać z klawiatury, na przykład wybierając przykład Bobik, automatycznie aplikacja informuje nas, że jest możliwość składania płatności JPO na tym terenie. Jeżeli była działka rolna położona na obszarach ONW, wtedy również system nam zaznaczy ONW. Jeżeli nie będziemy chcieli tej działki tutaj deklarować do płatności JPO czy ONW, można ją w każdym momencie odznaczyć i wtedy ta działka nie jest deklarowana, będzie traktowana jako powierzchnia niezgłoszona. Tutaj Bobik należy do grupy wysokobiałkowych i tutaj system też podpowiada, że możemy się starać o płatność do upraw roślin strączkowych poprzez zaznaczenie tutaj tego checkboxu. Można PSTR automatycznie deklarujemy. Aby to wszystko znikło, klikamy raz na sąsiednią działkę i tutaj nam się powinna podczytać roślina. I co właśnie ma miejsce. Następną funkcję tutaj, którą chciałbym mówić, jest funkcja narysuj. Jest zaznaczana w lewym panelu, tutaj z zakładki mapa, takim ołóweczkiem. Tu na chwilę obecną jest możliwość tylko wyrysowywania upraw, a docelowo ma być jeszcze funkcja narysowania nasadzeń i powierzchnia gruntów niezgłoszonych, która się wyrysowuje w płatnościach rolno-środowiskowych, ale ta funkcjonalność będzie udostępniona w terminie późniejszym niż docelowej aplikacji Wniosek Plus. Obecnie jest taki znak stop, czyli tutaj oznacza to, że nie mogę takich funkcji użyć. Dobrze, teraz wrócimy do rysowania. Na przykład wybiorę sobie nową działkę. Muszę ją zaznaczyć dwuklikiem akurat tutaj. Ona mi się podświetliła na żółto i wtedy mogę przystąpić do rysowania działki. Akurat mam tutaj dostępną funkcję rysowania i odznaczając wierzchołki tego zaznaczonego pola, auto pozwala nam narysować i zdefiniować uprawę. Weźmy tutaj na przykład owiec siewny. Można się starać o płatności ONW. Również stąd też zaznaczam, automatycznie została zaznaczona płatność JPO. Po kliknięciu na działkę obok pojawił nam się napis owiec siewny z powierzchnią 40 arów. Jak już mówiłem wcześniej, nowo zdefiniowane działki będą się automatycznie zapisywały już tutaj w zakładce wniosek. Wcześniej było 4. To mam już w działkach referencyjnych tą 5 dodaną, świeżo wyrysowaną, także system automatycznie wypełnia dane alfanumeryczne. Również jest zaznaczona
Kolejna działka D6 to płatność do roślin strączkowych, ale nadrzędną działką jest D, bo działka przylega i ona została zagregowana przez system jako jedną działkę nadrzędną. Chciałbym też w tym miejscu zwrócić uwagę, że to już troszeczkę dane zapisaliśmy. W każdym momencie można zapisać wniosek roboczy, żeby nam te dane nie uciekły. Trzeba to samemu pilnować, bo system automatycznie zapisuje dopiero po 30 minutach przy wygaśnięciu sesji. Następną funkcjonalnością, którą omówię, jest funkcja modyfikowania działek rolnych. Tutaj mamy do dyspozycji 9 funkcjonalności, które są przedstawione na lewym panelu. Tutaj jest funkcja dodaj punkt, dodaj mi punkt, narysuj i dodaj, narysuj, odejmij mi, przesunąć daną działkę, narysować enklawę, który, jakiś tam grunt, który nie chcemy zadeklarować do płatności, podzielić działkę, scalić działkę i usunąć obiekt. Obecnie mam te funkcje niedostępne, ponieważ nie zaznaczyłem działki w trybie edycji. Dopiero po zaznaczeniu działki w tryb edycji mam możliwość skorzystania z tych 9 funkcji. Zacznijmy od początku, od samej góry. Jak to wygląda, można poprzez dodaj punkt na wierzchołkach dodawać punkty. Tak samo można te punkty odejmować. Oczywiście, żeby wyłączyć funkcję, no to musimy wrócić do tego samego miejsca. Teraz może następna funkcja dodać, dorysować, żeby to zrobić. Możemy jakoś tam niechlujnie akurat tutaj narysować. I teraz system się zapyta, że wyskoczył komunikat odnośnie błędnego położenia uprawy, że ta uprawa znajduje się poza działkami referencyjnymi i tutaj system się zapyta, czy skorygować do istniejącej zaznaczonej działki, czy poprawić można ręcznie, czy chce dodać nowe działki, czy może nie zgadzam się z tą powierzchnią, która została wyznaczona na tej powierzchni działki referencyjnej. Wtedy zakładam rozbieżność i system przyjmuje tą wartość, którą ja wyrysowałem. Wybrałem funkcję skoryguj do MKO. System nie powiększył, nie dodał działki, nie dodał obszaru, ponieważ już wcześniej zadeklarowałem całą tutaj działkę. Ale spróbujmy jeszcze raz dodać powierzchnię. I poprzez dodanie nowych działek. Wtedy mi się zaznaczyły dwie działki. I jeszcze raz tutaj. I już mamy dwie działki ewidencyjne. System automatycznie zagregował do jednej działki rolnej, ponieważ one przylegają do siebie, utworzyła nam się jedna działka rolna złożona z 3 działek referencyjnych. Tak samo, korzystając z funkcji odejmij, mam zaznaczone w polu edycji i te same dwie działki odejmuję. System jeszcze prosi o potwierdzenie, czy na pewno chcę usunąć te obiekty.
ale wtedy już musimy jeszcze raz zdefiniować roślinę uprawną, ponieważ żeśmy zmodyfikowali tą działkę, także trzeba jeszcze raz wybrać roślinę uprawną. To był bobik, także jeszcze raz wybierzemy tą samą uprawę i znowu zaznaczymy te płatności. Tamte dwie działki, które odjąłem, są nam niepotrzebne i teraz z pozycji tutaj działek, z listy działek referencyjnych możemy je sobie usunąć. To jest działka 342/1. System się na pewno upewnia, czy tą działkę usunąć, i 341/2. To samo. Także wróciliśmy do tej pierwotnej działki wyrysowanej. Następną funkcjonalnością modyfikacji jest przesuwanie działek, tych wierzchołków działek rolnych. Można ją zmniejszyć, zwiększyć, zmniejszam powierzchnię działki i w takiej formie możemy ją sobie zadeklarować. Wtedy powierzchnia się zmniejsza danej działki, można ją sobie w dowolny sposób modyfikować, z której chcemy strony. Także różne kształty tworzyć sobie tej działki, także jak nam jest wygodnie, jaką faktycznie użytkujemy powierzchnię, do takiej możemy tutaj ją sobie zmodyfikować. Następną funkcjonalnością jest dodanie, narysowanie enklawy, czyli jakiegoś tam obszaru nieużytkowanego w obrębie użytkowanej działki. Próbujemy narysować enklawę. Już mamy wycięty obszar, który nie użytkujemy. Tu można z tego powiększyć. Dobrze. To mamy już 6 funkcji. Następną funkcję może wyrysujemy na kolejnej działce. Przedstawimy. Najpierw ją sobie zadeklarujemy. Może to być arbuz na przykład. I teraz tą jedną działkę chcemy podzielić, ponieważ coś tam w stosunku do ubiegłego roku nam się zmodyfikowało. Zmieniliśmy sposób użytkowania i działek. Wybieramy funkcję podziel. Oczywiście działka musi być w trybie edycji, podświetlona w kolorze szarym. Przecinamy punktem linie graniczące działek i utworzyły nam się dwie rośliny uprawne. Ta stara roślina jak gdyby znikła z pola widoku i musimy na nowo zdefiniować dwie nowe rośliny uprawne podzielone z tej pierwotnej działki. Następnie znowu klikamy w pole edycji, wybieramy roślinę uprawną, na przykład brukiew, jednolita płatność, tak samo w tej drugiej.
To może wybierzemy jakąś borówkę. Już mamy podzielone dwie działki. Jedna działka referencyjna na dwie działki rolne z dwoma różnymi uprawami. Następną funkcjonalnością, którą chciałem mówić, to będzie scalanie gruntów rolnych. Także tutaj może scalimy tą wcześniej podzieloną działkę, w tym przypadku brukiew. Także tu zaznaczamy jedną działkę, momencik, i drugą. I system nam wyświetlił geometrię, ponieważ błędnie wcześniej zaznaczyłem sąsiednią działkę. Także jeszcze raz tutaj trzeba zaznaczyć dwie sąsiadujące działki i wyskoczył komunikat, czy chcę faktycznie scalić, czy nie. Możemy to zanulować. Ja chcę akurat tutaj w tym momencie i działka została scalona. Oczywiście nowo utworzona działka wymaga nowego zdefiniowania działki rolnej. Tutaj znowu bobik, ale tym razem bez płatności do roślin strączkowych. I ostatnią funkcjonalnością w tym module jest tutaj funkcja usuwania obiektu, czyli całego obiektu. Wcześniej miałem w polu edycji tą działkę modyfikowaną. System pyta się, czy faktycznie usunąć. Faktycznie usuwamy ją i usuwamy zaś ją z listy działek referencyjnych. Wtedy działka nie zostaje zadeklarowana. W zakładce mapy jeszcze mamy możliwość mierzenia długości danej działki. Na górze widoku tutaj w panelu mapa, w zakładce mapa, jest definiowanie upraw. To, co wcześniej prezentowałem, dotyczy definiowania upraw działek rolnych, ale jeżeli jest gospodarstwo powyżej 15 hektarów gruntów ornych, wtedy pojawia nam się, tak tutaj jest dla trybu pełnego wypełnienia wniosku, inna funkcja, inna warstwa obszarów przeekologicznych zadeklarowanych w ramach EFA. Tutaj system akurat wyświetlił EFA 15A, ponieważ EFA 15A jest to bobik, który został zadeklarowany na działce, jest zaliczany do tej praktyki proekologicznej. W prawym panelu ekranu mapa mamy też przedstawione warstwy roślin, gruntów zadeklarowanych do obszarów proekologicznych. Możemy odczytać objaśnienie, jakie tutaj na tej mapie jest zaznaczone. Na chwilę obecną to jest tyle, co jest do modyfikacji i poćwiczenia sobie na tej aplikacji demo. Niemniej jednak docelowa wersja będzie miała więcej tych funkcji, jeżeli chodzi o deklarowanie innych płatności, nie tylko tych podstawowych, które tutaj zostały omówione. W warstwie EFA też można wyrysować te obszary EFA, również można modyfikować. Tutaj również z tej zakładki modyfikuj. Tu na przykład spróbujemy pomniejszyć. Pomniejszyć ten obszar. To są takie podstawowe funkcje, które można na tą chwilę obejrzeć, przejrzeć, zapoznać się, trochę poćwiczyć, tak jak tu przed chwilą
miał miejsce. Tutaj jeszcze w prawym panelu mamy pokazane warstwy, akurat tutaj obszarów EFA, a przy wyborze definiowania upraw mamy warstwy przypisane dla upraw. Tutaj też można poprzez takie informacje o obiekcie, obiekt musi być zaznaczony i wtedy nam się pojawia informacja o jaka to jest działka, jaki maksymalny obszar kwalifikowany, takie wszystkie dane helpisowe. Można to w każdym momencie wyłączyć, następnie funkcje przybliżania plus minus i powiększania i zmniejszania widoku. Również można przejść na tryb pełnoekranowy, szczególnie przy większych działkach, ułatwi nam to rysowanie tychże działek. Teraz przejdę już do ostatniej zakładki podsumowanie. Ona łudząco jest podobna do zakładki wniosek, z tym, że w przypadku różnica polega tylko w prezentowaniu płatności, ponieważ tutaj w formatce wniosek mamy wszystkie możliwe do wnioskowania płatności, natomiast w podsumowaniu mamy tylko te płatności, które my żeśmy wyrysowali i które zadeklarowaliśmy. Także można sobie tutaj wszystkie działki posprawdzać, czy wszystko, co uprawiamy i chcemy zadeklarować do dopłat, jest wyrysowane. Tutaj jeszcze w prawym panelu mamy pokazane warstwy, akurat tutaj obszarów EFA, a przy wyborze definiowania upraw mamy warstwy przypisane dla upraw. Tutaj też można poprzez takie informacje o obiekcie, obiekt musi być zaznaczony i wtedy nam się pojawia informacja o jaka to jest działka, jaki maksymalny obszar kwalifikowany, takie wszystkie dane helpisowe. Można to w każdym momencie wyłączyć, następnie funkcje przybliżania plus minus i powiększania i zmniejszania widoku. Również można przejść na tryb pełnoekranowy, szczególnie przy większych działkach, ułatwi nam to rysowanie tychże działek. Tak jak mówiłem wcześniej, warto pamiętać, żeby co jakiś czas zapisywać taką dyskietką tutaj w panelu głównym kreatora. Następnie mam możliwość wydrukowania z drukareczką. Taki znak zapytania, jest to informacja o błędach, które należy skorygować. Tutaj z dzwoneczkiem są powiadomienia, które będą do nas przychodzić, także warto co jakiś czas tam sprawdzać. I na końcu mamy okienko danych logowania, moje dane, funkcje wylogowania. Jak już wypełnimy wniosek i uważamy, że wszystko poprawne, wtedy potwierdzamy zgodność, wtedy nam się uaktywni w dolnej części kreatora funkcja wyślij wniosek. Jeszcze pokażę wcześniej pole wyszerzone bez odznaczenia tych poprawności danych i możemy wysłać taki wniosek. Oczywiście przed wysłaniem wniosku należy się dość szczegółowo zapoznać z oświadczeniami, zobowiązaniami, które są tutaj przedstawione na liście, zaakceptować i wniosek wtedy jest wysłany. Z funkcji wysłane w głównym panelu nawigacji
wniosku, można wydrukować wniosek bądź potwierdzenie. A tu akurat nie ma takiej możliwości, te dane nie są nigdzie zapisywane. Jest to wersja demo i służy tylko do zapoznania się z funkcjonalnością. Jeżeli chodzi o panel tutaj lewy, na chwilę obecną nie jest możliwość, nie ma dostępu do bazy Elpis. Tam też możemy zgłaszać różne rozbieżności, wszelkie zmiany, które nam się zmieniły na danej działce referencyjnej. Tutaj wybór doradcy jest możliwy, także zachęcam do zapoznania się z tą aplikacją i oczekujemy na pełną wersję produkcyjną.